czwartek, 13 stycznia, w Wolsztyńskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Zarządu Miasta i Gminy Wolsztyn, na którym omówiono m.in. sprawę targowiska przy ulicy Fabrycznej. Na posiedzeniu Zarządu Miasta i Gminy Wolsztyn omówiono sprawę przyszłego przetargu terenu pod zakłady przemysłowe w Komorowie. Nasza gmina, podobnie jak inne, przyjmie uchodźców z Kazachstanu. Zarząd miasta jednak stwierdził, że zapewnienie mieszkania i pracy dla uchodźców będzie poważnym obciążeniem dla budżetu. Wnioski odrzucono. Na posiedzeniu zarządu omówiono sprawę zagospodarowania oficyny w Muzeum Roberta Kocha. Prawdopodobnie rozwiąże się to w drodze przetargu. Ważnym punktem spotkania była sprawa targowiska przy ulicy Fabrycznej. Umowa o użytkowaniu wygasa z końcem stycznia bieżącego roku i nie zostanie przedłużona na wniosek powiatowego inspektora weterynaryjnego.